piątek z mieszkańcami Tczewa spotkał się Szymon Hołownia, reprezentujący tak zwaną trzecią drogę. W przedwyborczym spotkaniu poruszył temat świadczenia 800+, któremu jest przeciwny, i referendum na temat relokacji migrantów, które nazwał idiotycznym. Stwierdził też, że wciąż nieodbudowany most tczewski to wielki wstyd dla partii rządzącej. Lider Polski 2050 po raz drugi odwiedził Tczew. W piątek Szymon Hołownia spotkał się z mieszkańcami na bulwarze nadwiślańskim. Polityk tłumaczył, dlaczego powstała trzecia droga, czyli koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta polaryzacja między PiS-em i Platformą wykrwawia kraj, blokuje sensowne rozwiązania. Ta polaryzacja nas zabija i dlatego stworzyliśmy trzecią drogę, żeby ludzie wreszcie nie musieli głosować na mniejsze zło. Żeby zobaczyli kogoś, kto myśli nie w perspektywie, a teraz PiS, a teraz Platforma, tylko myśli rzeczywiście o przyszłości naszych dzieci. Szymon Hołownia jest za pozostawieniem programu 500+ i jednocześnie sprzeciwia się waloryzacji do 800+. Uważa, że dodatkowe środki powinny trafić do żłobków, w których brakuje miejsca dla najmłodszych. Uważamy, że to jest kiełbasa wyborcza, to jest upokarzanie Polaków, to jest okłamywanie Polaków. Przecież Polacy umieją liczyć, a zwłaszcza w tych czasach, które zafundował nam PiS. Przecież te pieniądze nie wezmą się z drukarki ani z nieba. One będą musiały zostać pożyczone. Jeżeli pożyczone, to na procent. Ktoś będzie musiał ten procent zapłacić i to jesteśmy my, którzy z jednej ręki od Kaczyńskiego dostaniemy 300 zł więcej, a z drugiej strony przez wiele lat nasze dzieci będą musiały zwrócić w tych odsetkach dużo większe kwoty, a ten kredyt będzie zaciskał im się na szyi. Druga opcja to dodrukować te pieniądze. Ale co to oznacza? To oznacza większą inflację. To oznacza jeszcze wyższe raty kredytów. To oznacza znowu, że za ten prezent od Kaczyńskiego zapłacimy 10 razy jego wartość w perspektywie naszego życia. To się po prostu kompletnie nie opłaca. Spytaliśmy Szymona Hołownię, jak ocenia propozycję Prawa i Sprawiedliwości w sprawie organizowania jesienią referendum na temat relokacji migrantów. Ona jest idiotyczna po prostu, trzeba to powiedzieć wprost, dlatego że to jest organizowanie referendum na temat czegoś, czego nie ma, dlatego że Unia Europejska jasno powiedziała, komisarz Johansson też to bardzo jasno powiedziała, że przymusowa relokacja nie obejmie Polski ze względu na uchodźców z Ukrainy, których przyjęliśmy. Przecież ona wręcz powiedziała, że nam się nawet powinno jeszcze dopłacić z tego powodu, że tych uchodźców z Ukrainy żeśmy przyjęli, więc no, to jest kolejny wybieg przed wyborczy. To jest taka kopia, wie pani, z Orbana. Orban też połączył wybory ostatnie na Węgrzech z referendum, akurat w kwestiach obyczajowych, a oni wszystko zgapiają z Orbana, tylko gorzej to robią, bo po prostu są bardziej nieudolni niż on, jest dużo bardziej sprytny. Wydadzą mnóstwo pieniędzy, naszych pieniędzy, na mobilizację swojego elektoratu, żeby głosował nad rozwiązaniem, którego nie ma, a którym oni będą ludzi straszyć. To jest po prostu obrzydliwe, dlatego że mówimy tu o ludzkich losach, mówimy o uchodźcach, mówimy o migrantach. To jest po prostu obrzydliwe, jak można się losem tych biednych ludzi w taki sposób cyniczny bawić. W 2020 roku Hołownia na spotkaniu w Tczewie poparł pomysł przekazania mostu tczewskiego Skarbowi Państwa w celu szybszego dokończenia jego odbudowy. W ciągu 3 lat nic w tej kwestii się nie zmieniło. Co prawda pojawiły się pieniądze z Polskiego Ładu, które są kroplą w morzu potrzeb, ale pomimo tych środków trwają przepychanki między konserwatorem a starostą, w efekcie czego prace dotąd nie ruszyły. Polityk uważa, że most tczewski to wzorcowy przykład Polski marnotrawnej. Państwo pruskie ten most budowało 7 lat. Polskie państwo przy takich technologiach i zasobach, jakie ma dzisiaj, nie jest w stanie od 13 lat go wyremontować. To coś naprawdę jest nie tak. Pan wspomniał o Polskim Ładzie. Widziałem tutaj, przechodziłem dzisiaj koło mostu, widziałem tablicę. Na tablicę to pieniądze były, żeby napisać na tablicę, że 500 000 dofinansowano dokumentację projektową, ale na skończenie, jak oni wstydu nie mają, na skończenie tej inwestycji tego nie było. To jest po prostu kompletny bezwstyd. I słyszę o tych przepychankach, że ponieważ PiS próbuje teraz utrzeć nosa władzom lokalnym, to te pieniądze kapią jak kapią, to wjeżdża konserwator zabytków, który zaczyna mieć jakieś problemy. Jeżeli chcecie za to wziąć odpowiedzialność, mówię do rządzących w tym kraju, to na Boga weźcie. Niech Skarb Państwa weźmie to na siebie, niech zrobi z tego swój wielki sukces, niech ten most wreszcie zwróci mieszkańcom, niech ich wysłucha. Przecież PiS to obiecywał w 15 roku w wyborach, w 19 roku w wyborach, Duda to obiecywał w wyborach. To trzeba wreszcie załatwić, bo to jest wstyd i udręka dla tych wszystkich wspaniałych ludzi, którym gdyby dzisiaj dano pieniądze, bo proszę zobaczyć, ile w Tczewie jest tej energii wciąż w sprawie mostu. Gdyby ci ludzie dostali pieniądze, które chociaż wywalono w Ostrołęce, 1,5 miliarda, tak? Które najpierw wybudowano, a później zburzono.
zburzono te wieże. Ile takich mostów za 200 milionów można by było wyremontować za jedną Ostrołękę? Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak można z takim wstydem chodzić i jeszcze na dodatek mieć później odwagę przyjeżdżać tu do ludzi i po raz kolejny ten most obiecywać. Trzeba to jak najszybciej zrobić. Ludzie nie mogą jeździć po kilkanaście kilometrów w podstawowych sprawach, kiedy stoi most gotowy tak naprawdę do remontu, a wydatek 200 milionów w skali państwa, które rozwala na prawo i na lewo dużo większe kwoty, to jest po prostu granda.